Zdrowia. Chińscy miliarderzy. Mao Tse-tung to chyba szału by dostał, a chińscy miliarderzy komuniści to już w ogóle w grobie się przekręca. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No Mao Tse-tung i wszyscy komuniści powyżynali wszystkich bogaczy. Bogaczy dla komunistów bogacze, no to w zasadzie to był wróg ludu, to był wróg robotnika, to był wróg chłopa, no i powykańczali ich wszystkich. Później po tym wykańczaniu wykańczali profesorów, nauczycieli, lekarzy w czasie tej rewolucji komunistycznej, kulturowej. No i w zasadzie na dzień dzisiejszy są komuniści miliarderzy. Tam Komitet Centralny ma chyba 3,5 tysiąca ludzi. Na 3,5 tysiąca ludzi to tam chyba jest ze 100 generałów. No i chyba z 80 miliarderów. Jeden z takich miliarderów właśnie został oskarżony w Ameryce o to, że robił przekręty na wysyłaniu, na przysyłaniu aluminium do Ameryki. Facet się nazywa Liu Zhongtian i on założył firmę China Zhongguang Holdings. No i to nie było dosyć... problem jest taki, że w Ameryce, kiedy Nixon pojechał do Chin tam w latach 70., tam były te problemy pomiędzy ZSRR, czyli Związkiem Radzieckim, i Ameryką, no i Chiny to tak się przesuwały do ruskich, do Ameryki, do ruskich, no i Nixon pojechał tam, powiedział, że Chiny w zasadzie powinny się otworzyć na zachód, że jakoś tak gospodarczo, no i się otworzyły, do tego momentu, że na dzień dzisiejszy to Chiny mają po prostu przemysł ustawiony przez kapitał amerykański i teraz pokazują środkowy palec Ameryce. Budują wojsko, budują wszystko, co się da, no ale jak zaczynali sprzedawaniem taniego badziewia tam w latach 70., 80. Zaczęło to się w sumie po drugiej stronie Hongkongu, bo Hongkong był powiedzmy otwarty, ale wszystkie te podzespoły to robili Chińczycy. Tam była chińska partia komunistyczna, zrobiła taką strefę wydzieloną po stronie komunistycznej, no i tam Chiny produkowały miliardy, tak się to wszystko w rozliczeniach nazywało, ale 90% z tych miliardów na cały świat, te wszystkie zegarki, nie zegarki, co były robione, to było w zasadzie robione, dostarczane do Hongkongu, ale było dużo robione po chińskiej stronie. Hongkong inwestował w urządzenia, no ale Hongkong jest dosyć miały, swoje produkował, ale Chińczycy robili. No i później to wszystko się rozrosło, cała ta strefa była traktowana jako osobna strefa ekonomiczna, bo w całych Chinach to był ten kompletny pięcioletni plan taki totalitarny, także wszyscy dostawali plan, co mieli zrobić, robili, później wszystko odsyłali z powrotem, no i nikomu nie zostawały pieniądze w tym rejonie, po prostu zostawały i oni byli w stanie inwestować, no i to taki półkapitalistyczny niby, no nie kapitalistyczny, ale taki bardziej wolny rynek był. No i właśnie ten Liu Zhongtian, on w Chinach w pewnym rejonie od 2008 roku zaczął kombinować z aluminium. On jest potężnym udziałowcem. No oczywiście ma połączenia partyjno-wojskowe, tak jak we wszystkich tych komunistycznych sytuacjach. I Wydział Sprawiedliwości w zasadzie zrobił mu sprawę. I ta sprawa, ten 55-letni facet, nazywany wujkiem Liu albo Big Boss, czyli wielki szef, jest prawdopodobnie w Chinach. I wszystkie te oskarżenia, które jeżeli by byłby skazany, to grozi mu 465 lat. 465 lat. 2 miliardy od 2008 roku oszukał po prostu przez niepłacenie podatków. Tak jak wspominałem, kiedy Ameryka uznała Chiny, no i Chiny są uznawane do tej pory jako kraj rozwijający się, to oni mają mikroskopijne cła, no ale pomimo wszystko mają jakieś tam cła. Teraz Trump proponuje po prostu identyczne cła, cokolwiek jest cło
na towar amerykański sprzedawany w Chinach, no to Chińczycy podatkują powiedzmy 25% na samochody amerykańskie, a Ameryka podatkuje 3,5%, kiedy wchodzą do Ameryki, także jest 10 razy różnicy. W wypadku aluminium, no to są tam kilkuprocentowe też cła, no ale facet wykombinował, że on na przykład będzie produkował, będzie nie wysyłał aluminium w jakimś tam surowcach podstawowych, to zaczął wysyłać je, opłacało mu się wytapiać je w farmach palet, w formie palet, także to on deklarował, że to są palety, no i te palety powiedzmy nie były odsłone, one przychodziły jako palety, tyle tylko, że tam ci celnicy nie zauważali, że to jest aluminium w tych paletach, no i w zasadzie zamiast clić materiał, kiedy ta paleta ważyła tam kilkadziesiąt kilogramów, to patrzeć na to, co zawiera, to patrzyli, że to jest paleta. No, taki kawał był, że tam gdzieś zamawiali też masło w jakimś tam kraju, ale żądali, żeby było pakowane w drewno takie i takie. Okazało się, że całe te masło to było kompletnie nieważne, najważniejsze to było te drewno, z którego pakowali, tak? Także ludzie przemycają na małą skalę, a tu się ukazuje, że facet 2 miliardy w samych tylko cłach oszukał Amerykę, czyli tego przerobu musiał mieć około 40 miliardów, to są potężne sumy, no 40 miliardów tego wartości aluminium, no to są spore pieniądze. Facet również, cała ta kompania China Zhongwang, ona była na giełdzie w Hongkongu, no i on wysyłał też dużo, oszukiwał, bo w Hongkongu na giełdzie pompowała się ta cena akcji przy tej wymianie, powiedzmy, dlatego, że on wysyłał i no robił sztuczne sprzedaży, tyle tylko, żeby podpompować, że jest takie zapotrzebowanie na to aluminium w Ameryce. Także Chiny nie wyślą go, bo nie mają prawa ekstradycji, nie mają umowy ekstradycji między Ameryką a Chinami. No Chiny ogólnie traktują Amerykę tak dosyć też kompletnie inaczej niż Ameryka traktuje Chińczyków. Amerykanie na przykład potrzebują wizy do Chin. Nie wiem, czy Chińczycy potrzebują wizy do Ameryki. No możliwe. Ale większość krajów jednak jest otwarta dla Ameryki. No i również on jest oskarżony przez to, że wysyłał te aluminium, wysyłał powiedzmy do Wietnamu. No i wtedy przez Wietnam dużo tych kontenerów szło już jako produkt chiński, tak? Także też w latach tam 2008 do teraz, jak się popatrzy, ile Wietnam wyprodukował tego aluminium, to jest po prostu niemożliwe, żeby tam taki skok ekonomiczny, czy gospodarczy, czy przemysłowy nastąpił. No to jest tylko jedyne co, że po prostu chiński materiał przychodzi tu, papiery były podmieniane i wietnamski aluminium trafiał do Ameryki. No robienie takich przekrętów tylko papierowych pozwalało im na ciężkie pieniądze. Teraz Ameryka negocjuje w zasadzie z Chinami, żeby wyrównać tą wymianę gospodarczą, bo na dzień dzisiejszy to ten wymiany gospodarczej to za bardzo nie ma. To jest po prostu jednokierunkowa droga. Chińczycy produkują wszystko jako taniochę. Wykończyli większość przemysłów na całym świecie. Przejęli wszystko.
no, na proporcje pomiędzy tym, co warto produkować, czego nie warto produkować, no to jest jedna sprawa, no ale wszystkie te ceny w zasadzie Chińczycy już podnoszą, także wykosili konkurencję, konkurencja już nie jest w stanie się podnieść, no i ceny wracają w niektórych wypadkach do oryginalnych. Niektórzy mówią, że Trump w zasadzie ma wypowiedział wojnę, no ale to nie jest w sumie wojna, to jest, tak jak wspominałem, to jest chęć wyrównania. Ameryka nie byłaby w stanie nic czegoś takiego zrobić w Chinach. W Chinach jest ministerstwo do sprawy szmuglowania i oszustw celnych. W Ameryce czegoś takiego nie ma. W Ameryce po prostu Ameryka wierzy, no i wierzy do tego stopnia, że powiedzmy, tak jak ten Liu Zhongtian, 2 miliardy zarobił dla siebie, no przypuszczalnie dla pewnej swojej grupki znajomych z wojska i z partii. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń, można zadzwonić. Powiadomienia o codziennych filmikach. Piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie sugestie swoje. Rozsyłajcie, gdzie się da. Dawajcie na Facebooku czy na Wykopach. I do następnego codziennego filmiku.